Jeżeli spojrzymy pod względem wynikowym, to trzeba powiedzieć sobie, że to jest pozytywnie. No, gdzieś tam na pewno i w poprzednim sezonie, i w tym sezonie, co mieliśmy, była możliwość, żeby zdobyć punkty, i tego trochę jest tak żal. Bo w tym sezonie, jak ówczesnym, mogliśmy 5 punktów mieć więcej i to by nam dało gdzieś tam ex aequo, myślę, samą punktów, co zespół, który znajduje się teraz na trzecim miejscu. To są jakieś takie mankamenty, ale tak jak powiedziałem, no to, co mamy sportowy wynik, ten piąty, to wydaje mi się, że możemy być zadowoleni, ale też trzeba walczyć o to, żeby nasza forma była lepsza, żeby podnosić tą formę, żebyśmy mogli zajmować lepsze miejsca i być lepszymi sportowcami. Na pewno ta inauguracja z Chrobrym Głogów, takie spotkania z zespołem gdzieś tam o podobnym potencjale, gdzie Głogów też jest przebudowywany, dużo, dużo nowych zawodników. Tych 3 punktów mi najbardziej szkoda. I oczywiście mecz z Puławami, który był naszym meczem najsłabszym w tej rundzie. I oby to był ostatni mecz taki w tym sezonie, żeby już nam się więcej nie powtórzyło. Mecze z Wisłą i z Kielcami, no, są ciężkimi meczami, ale gdzieś też bym chciał, żeby to było w lepszym stylu naszym wykonanym. Zależy mi na tym, żebyśmy swój poziom mieli bardziej taki stabilny, żebyśmy nie schodzili poniżej jakiegoś tam poziomu, i to jest najważniejsze. A wydaje mi się, że w każdym elemencie mamy rezerwy i możemy gdzieś tam polepszyć, czy to w obronie, czy w ataku, czy w kontrze, czy w szybkim środku. I tutaj pracujemy nad tym każdym elementem. Mamy dużo zawodników młodych w naszym zespole, gdzie muszą się jakby uczyć tej gry w seniorskiej gry, gdzie trzeba gdzieś tam być bardziej wytrwałym, dłużej czekać na znalezienie pozycji, bo raczej w 2-3 podaniach to jest ciężko gdzieś tam znaleźć dobrą pozycję do zdobycia bramki. To było coś dziwnego przeżywać, grając mecze ligowe przy pustych trybunach. No i jednak, jak są ci kibice, to się czuje ich pomoc, ale też się czuje tę atmosferę meczu. I po to trenujemy, żeby grać mecze i grać przy kibicach. I to jest dla nas najważniejsze. To jest dla nas jakby mecz, to jest dla nas świętem. I dziękuję naszym kibicom serdecznie, że są z nami, obojętnie czy wygrywamy, czy przegrywamy, ale są z nami zawsze i czujemy ich moc. I bardzo bym sobie życzył, żeby więcej ich było u nas, coraz bardziej więcej na trybunach. No, było parę meczów takich też ciężkich, bo można sobie chyba 3 kolejki, 4 kolejki do tyłu z Pytkowianinem, gdzie przegrywaliśmy 6 czy 7 bramkami w pierwszej połowie. No i już w drugiej połowie udało nam się tą stratę odrobić i wygrać ten mecz. To był gdzieś tam ciężki mecz, ale podnieśliśmy się i też taki ten ostatni mecz z Kaliszem. No, Kalisz jest mocnym zespołem. Prowadziliśmy praktycznie od samego początku, gdzieś tam Kalisz nas w 50 którejś minucie doszedł na remis, ale wytrzymaliśmy to i wygraliśmy. To są ważne punkty, bo prawdopodobnie gdzieś na koniec sezonu będziemy między Kaliszem, Górnikiem rywalizować o miejsce w tabeli. No, taka jest też moja gdzieś pomysł na tworzenie zespołu, żebyśmy byli zespołem walczącym, obojętnie czy wygrywamy, czy przegrywamy, która minuta jest w meczu, żebyśmy walczyli do końca, bo to nam się przełoży na przyszłość. No, tego wymagam gdzieś od chłopaków, że nie na samym meczu, ale też na treningu, że no, musimy na trening przychodzić, walczyć, bo to mamy też stwarzać sobie na treningach, mamy sobie stwarzać warunki meczowe, i to jest dla mnie jakby takie pierwszy podstawowy punkt, który gdzieś w zespole staram się wbijać, że zawsze walczymy. Oczywiście różne są momenty w sezonie, że mamy lepsze, gorsze momenty. Najważniejsze, żeby z takich trudnych momentów się jak najszybciej odbudować i wskoczyć na odpowiednie tory. Szukamy takich zawodników i chcemy, żeby nas zasilali, chociaż jest to teraz trudne przez to, że są też wymogi od 2 lat w lidze. Jest wymóg, że musi 2 Polaków być. Wisła Płock czy Wiwe Kielce szukają tych młodych, zdolnych, żeby wdrażać ich do zespołu i żeby tych 2 występowało. Ma od nowego sezonu wejść przepis, że do 21 lat będzie musiał się znajdować jeden zawodnik na boisku, i jest
każdy klub teraz walczy o tą młodzież i żeby tą młodzież dostać jak najlepszą. No, cały czas szukamy i próbujemy wyciągnąć, w cudzysłowie oczywiście, znaleźć zawodników, młodzieżowców, którzy nie dostaną oferty z lepszych klubów, tych najmocniejszych. Jest to coraz trudniej przez te dwa warunki, które powiedziałem. Dajemy szansę tym młodym zawodnikom, którym widzę, że gdzieś tam się wybijają, którzy też przede wszystkim chcą. Nie, że się wybijają i myślą, że już mogą dostać jakby zaproszenie na nasze treningi, ale dostają. To jest tylko zaproszenie i to od nich zależy, jak się wdrożą w zespół. Akurat tutaj, czy to Mateusz Olek, czy Sosna, czy Wandzel, dobrze się wdrożyli i im zależy na tym, żeby podwyższać swój poziom sportowy i dlatego też są u nas przy zespole, czy też Jędryca. Tak? To są chłopacy, którzy walczą, ja widzę, że oni chcą po prostu i to jest dla mnie jakby pierwszy taki punkt, warunek, dlaczego oni są u nas na treningach. Powoli sobie gdzieś układam to, co będzie w drugiej rundzie, jak gdzieś tam to ułożyć, żeby nasz poziom sportowy i miejsce w tabeli było jak najlepsze, ale też już też myślę powoli o przyszłym sezonie. Niestety już są takie teraz taki moment, że trzeba gdzieś tam szukać wzmocnień czy wymiany zawodników. Już też na tym polu z klubem razem działamy i gdzieś tam rozmawiamy z niektórymi zawodnikami, żeby gdzieś tam na przyszły sezon mieć nowych zawodników do nas, którzy gdzieś wzmocnią gwardię. Na nowy rok czego sobie życzę? Żeby zdobyć brązowy medal. Nie chcę grać w lidze po piąte, czwarte. Trzeba mieć jakiś cel. Ja wiem, że to jest trudny cel, ale trudne rzeczy mnie bardziej mobilizują. Bardziej mnie mobilizują i jest możliwość zdobycia trzeciego miejsca. Jeszcze jak patrzymy na tabelę punktowo, no i będę robił wszystko to z zespołem, żeby to spróbować zdobyć. To są piękne chwile. Przeżyliśmy to 3 lata temu i dlaczego do takich chwil nie wracać? Po to się też trenuje, po to się pracuje, po to się ma marzenia. To są moje też marzenia, żeby... I trzeba działać. Rzeczy nie ma rzeczy dla mnie i dla mojego zespołu niemożliwych. Tylko niestety też trzeba to przekuć pracą. Jak przekujemy to pracą, to wszystko jest możliwe. Słyszałem kiedyś taki cytat. Prosty dość, że rzeczy łatwe są mało warte. Dokładnie. Dokładnie. No, jak tutaj powiedzieć, że okej, zajęliśmy piąte, czwarte miejsce i okej, i jestem spokojny. To jest w naszym zasięgu, bo to zrobiliśmy w tamtym sezonie, poprzednim sezonie. No, trzeba sobie poprzeczkę stawiać wyżej po prostu. I może to tak, my nie musimy, ale możemy. I my chcemy. I to jest gdzieś taka maksyma, która będzie nam przypisywała w drugiej części sezonu.